Dzień dobry, witam serdecznie. Studio Hetmańska 69. Kłaniam się nisko tradycyjnie z Łukaszem Szczepanikiem. Cześć Łukaszu. Cześć Miłosz, witam serdecznie wszystkich kibiców. No Łukaszu, za nami mecz taki, a nie inny. Bardzo wysoka przegrana w Katowicach. Tak naprawdę chciałoby się o tym po prostu wziąć i zapomnieć. No ale trzeba to wziąć na klatę i przynajmniej pokrótce sobie powiedzieć o tym spotkaniu. No w tym dniu można powiedzieć, że jeśli chodzi o Stal Rzeszów, nie zagrało nic, a jeśli chodzi o GKS Katowice, zagrało wszystko. Otóż to chyba najlepiej podsumowałeś, po prostu najlepiej z możliwych wersji streściłeś to spotkanie, ponieważ no, praktycznie GKS-a co kopnęła, to wpadło. Oczywiście nie odbieram zasłużonego przede wszystkim wysokiego zwycięstwa gospodarzom, bo GKS-a w każdym elemencie gry w piłkę była lepsza. No, żaden z piłkarzy Stali Rzeszów nie miał ewidentnie swojego dnia, a praktycznie swój dzień mieli wszyscy piłkarze gospodarzy. No i co? Bardzo ciężka porażka, trzeba ją wziąć na klatę, przede wszystkim wyciągnąć wnioski, bo mówmy się, więcej tak wysokiej przegranej, no ciężko będzie zaakceptować komukolwiek, nawet z piłkarzy. Ja myślę, że ciężko było zaakceptować już tą porażkę piłkarzom z żurawiem na piersi. Zdecydowanie, ale myślę, że to są takie mecze, które zdarzają się no, raz w życiu po prostu i tego się trzymajmy. Tak, a nawet patrząc historycznie, była to najwyższa ligowa porażka Stali Rzeszów od momentu jej historii. Wcześniejsze porażki 0-7 z Górnikiem Zabrze w latach 60. i z Proszowianką Proszowice na początku. W trzeciej lidze. Tak, dokładnie. Na początku sezonu 2000-2001. Nie wiem, czy to był początek sezonu, ale był na pewno sezon 2000-2001 wówczas w trzeciej lidze, a wcześniej z Górnikiem Ekstraklasa, prawda? Tak. Także to no niestety piłkarze Marka Zuba zapisali się do niechlubnej historii. Ale miejmy nadzieję, że piłkarze Marka Zuba jeszcze pokażą nieraz pazur. Znaczy, ja jestem tego pewien, że pokażą nieraz pazur. I właśnie w tego typu meczach, które są lekcją, bardzo bolesną, taką, której zapewne nie chciałoby się mieć, no ale koniec końców jest taka jest to lekcja i właśnie chyba kluczem jest to, żeby to była właśnie lekcja, czyli żeby z niej wyciągnąć odpowiednie wnioski. Otóż to, Marek Zub konsekwentnie to powtarza po tym meczu. Trzeba wyciągnąć wnioski, ponieważ tak duża, wysoka porażka, na pewno, Miłosz, zgodzisz się ze mną, zgodzą się ze mną kibice, długo siedzi w głowie. Niezależnie, czy jest bezpieczna przewaga w tabeli, czy już jest zdobyte trofeum, czy jest spadek. Jeśli się przegrywa tak wysoko, jak wspomniałem, przechodzi się niestety do niechlubnej historii na kartach klubu. No okej, może nie wszyscy zawodnicy o tym wiedzą, no ale ta porażka też poszła w świat. Rozpisywały się też portale internetowe, nie tylko związane z Podkarpacią, tudzież z pierwszą ligą. A no, mówi mi się, żaden sportowiec, tym bardziej piłkarz zawodowy, no nie powinien tak przegrywać, na pewno nie przywykł i nie po to trenuje, aby dostawać tak wysokiego łupnia, więc no, na pewno wnioski trzeba wyciągnąć i wiesz co, dla mnie też jeszcze nie ma się co oczywiście rozwodzić nad tym meczem, prawda, oddajmy zdecydowaną wyższość GKS-ie. Dziwne jest dla mnie to, że Stal Rzeszów wyszła dokładnie taką samą jedenastką, jak w meczu z Lechią Gdańsk. Co zrobiła z Lechią? Wszyscy dokładnie wiemy. No i co zrobiła z GKS-ą? Niestety też wszyscy już dokładnie wiemy. No jaka sinusoida, no po prostu no futbol po raz kolejny pokazał swoje bardzo dziwne oblicze, bym powiedział, o tak. Jeszcze raz, nie raz pewnie piłka nożna zaskoczy. No, otóż to. Po takim meczu sam tak myślałem, Patryk Warczek, z którym rozmawiałem już w środku tygodnia, można powiedzieć, że mi to potwierdził, od razu chce się zagrać następny mecz, tak? Bo na pewno. Z tyłu głowy zawsze masz swój ostatni mecz, po prostu, i jak najszybciej chcesz go wymazać. Patryk nawet powiedział, że już wtedy, po tamtym meczu, w sobotę chciałby zagrać od razu następny mecz, żeby po prostu poszło inaczej, lepiej i żeby to było pamiętane, a nie taka porażka. Tak. No ale trzeba było jednak tydzień poczekać. Mógł się dłużyć, prawda, przy takim wyniku. Myślę, że pierwsze dni pewnie były ciężkie, wiadomo, no ale później no w końcu musisz się skupić na tym, co przed tobą, bo jak będziesz cały czas myślał o tym, co za tobą, to nie posłuży dobrze temu, co jest następne, tak? A następny mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza. Pewnie nie raz już tutaj padało stwierdzenie, jak omawialiśmy sobie kolejnych rywali, ale jednym z największych rozczarowań tego sezonu. Dla mnie największym. Największym. Mówi od razu. Szczerze, ja się zastanawiałem, czy Termalika, czy Miedź Legnica.
Myślałem, że Wisłę jeszcze dodasz do tego. Nie, bo Wisła mimo wszystko jest cały czas w grze o szóstkę, także powiedzmy rozczarowaniem Wisła będzie, jeśli się sezon skończy. Wisła już mówi tylko o jeśli sezon się skończy tak, a nie inaczej, tak? Ale tak na ten moment, no Brugbet Termalika albo Miedź Legnica, dla mnie osobiście, tak? No ale Brugbet jednak zwycięża w tej rywalizacji, no z tego powodu, że cały czas jest no, zagrożony spadkiem po prostu. No otóż to i przede wszystkim też jest to drużyna, która jeszcze mocniej niż Miedź Legnica przed sezonem, a nawet w trakcie przerwy między rozgrywkami deklarowała swoją chęć gry o najwyższą ligę w polskiej piłce, także no bez wątpienia jest to zaskoczenie, myślę, numer jeden. I no i właśnie najważniejsze pytanie, co tam się stało w klubie państwa Witkowskich, bo tak naprawdę na papierze ten zespół ma wszystko, aby być w tej szóstce. Naprawdę. Może nawet być jeszcze wyżej, może być nawet, biorąc pod uwagę nazwiska, myślę, że jest to ekipa, która naprawdę ma skład nawet na podium. I już nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale znaczy patrząc na same nazwiska, predyspozycje. Na bezpośredni awans. I nawet bezpośredni, tak. No okej, Lechia, Wisła, dobra, przed sezonem Arka. Okej, ale na pewno mają ci piłkarze papiery, nazwisko, aby nazwiska przede wszystkim, bo to nie jedno gra, aby być no, na pierwszych trzech miejscach bez wątpienia. Zdecydowanie. Zanim dokładnie przejdziemy sobie do Termaliki, to przypomnijmy sobie, jak wyglądało spotkanie z rundy jesiennej, które tak dobrze skończyło się dla naszej drużyny. No właśnie, Stal Rzeszów wygrała wtedy w Niecieczy 2-1 po bramkach Jesusa i Adiego i była to pierwsza w historii wygrana Stali Rzeszów z tym rywalem, także to można powiedzieć, że raz, że przełamanie takie historyczne, a dwa, troszkę takie chyba myślę dla części osób osłodzenie, no bo jeszcze dosłownie 3-4 miesiące wcześniej graliśmy tam półfinał barażu, tak? I wracaliśmy w troszkę gorszych nastrojach, także to też lekko chyba tak wszystko osłodziło. Tak, i przede wszystkim dodało kibicom wiary, że ten zespół może grać naprawdę coraz lepiej i faktycznie mimo, że to spotkanie, przede wszystkim druga połowa była moim zdaniem znakomita w wykonaniu biało-niebieskich, ale przypomnijmy, że Stal goniła wynik, prawda? Tak. O 40 minuty Kacper Karasek wpisał się na listę strzelców po stronie gospodarzy, a Stal sukcesywnie pracowała, aby w 70 minucie Jesus wyrównał,
No i swoje już w doliczonym czasie gry, prawda, po solowej akcji, po długim sprincie zrobił Adler dla Silva. I myślę, że to spotkanie, to zwycięstwo na bardzo trudnym terenie. Termonika była wówczas w dużo lepszej sytuacji, wlała w serca kibiców nadzieję, że ten zespół może piąć się sukcesywnie po szczeblach ligowej tabeli. Zdecydowanie. No właśnie, Termalika, jesień. Taka mocno przeciętna w wykonaniu tego zespołu. Mocno też poniżej na pewno oczekiwań, aczkolwiek tak. Tylko 4 straty, 4 punkty. Dokładnie, ale była przeciętna, ale wiosna to już była katastrofa. Katastrofa przez duże K. No, w 12 meczach tylko jedno zwycięstwo. I to dopiero, tak, można powiedzieć, dwie kolejki można temu. Powiedzieć inaczej, w pierwszych 10 meczach bez otóż zwycięstwa. Otóż to. I tylko w 8 punktów, prawda, w tych 12 spotkaniach Termaliki, ba, 12 goli i pod względem skuteczności jest to trzecia najgorsza drużyna w lidze. Gorsze jest tylko Podbeskidzie oraz Zagłębie Sosnowiec pod względem strzelania bramek. Gdyby też dzisiaj zestawił tabelę rundy wiosennej, to Termalika była na miejscu spadkowym, otwierałaby tę strefę. No katastrofa, dosłownie katastrofa i dlatego sam nie mogę się nadziwić pod uwagę, że nie nastąpiła tam żadna rewolucja kadrowa. Dlaczego ten zespół, który naprawdę potrafi grać w piłkę, który potrafi budować atak pozycyjny, który od zawsze w zasadzie słynął z bardzo dobrych faz przejściowych, który potrafi budować ataki przede wszystkim na połowie rywala, który oddaje mnóstwo strzałów, no nie potrafi wygrać spotkania. No oczywiście wygrał jedno spotkanie po golu Adama Radwańskiego minimalnie z Górnikiem Łęczna, ale no to jest za mało jak na te dotychczasowe 30 potyczek, prawda? No nie, no, tak jak mówisz, no patrząc na kadrę jaka tam jest, wymieniałeś chociażby na konferencji trenera Marka Zuba, przedmeczowej konferencji, te nazwiska Radwański, Putiwcew, Biedrzycki, Zawiski, Ambrosiewicz, Radwański, Wolski, Kasperkiewicz, tak. I tak dalej, i tak dalej, Loska w bramce. W zasadzie co jeden to prawie że gwiazda ligi. Tak. A tu trzeba patrzeć za siebie. No i to jest właśnie. I może to jest ten problem. Może to jest ten problem. Natomiast na pewno zgodzę się z trenerem Markiem Zubem. Zresztą też to mówi tabela. Ten zespół złożony z tak wielu gwiazd nie zbudował kolektywu. Po prostu nie wiem, czy jest problem, aby w tej drużynie wskazać odpowiedniego lidera. Na pewno tych liderów jest dwóch. Mam tu na myśli Biedrzyckiego, który jest najlepszym strzelcem. I Radwański jest, tak, pewnie, tak? I Radwański, który mimo wszystko, że okej, Adam ma 5 bramek, jest drugim najlepszym strzelcem razem z Kacprem Karaskiem, ale Kacper Karasek ma na przykład jeszcze więcej asyst i również ma 5 bramek. Nie doprecyzuję oczywiście Adama, bo moim zdaniem pewnie bym go gdzieś tam zmieścił do nawet 11 sezonu. Mi ten piłkarz osobiście się bardzo podoba, może grać jako typowa dziesiątka, może grać także na skrzydle jako wahadłowy, tudzież stricte prawy obrońca. Natomiast no, Wiktor Biedrzycki, najlepszy strzelec drużyny, biorąc pod uwagę, że jest to środkowy wynik, jest to naprawdę szapoba, aczkolwiek jest to też pewien znak zapytania w stronę przednich formacji Termaliki. Dlaczego środkowy obrońca ma grać to wszystko w swoje ręce? Tak, choć trzeba też powiedzieć, że Wiktor z tych 8 bramek, 7 strzelił dokładnie z rzutów karnych. Przełamał się w ostatnim meczu z Polonią Warszawa, kiedy wykorzystał centra Radwańskiego i głową wpisał się na listę strzelców po raz pierwszy, prawda, z gry. Jeszcze wcześniej w Pucharze także strzelił z wapna, mógł tych goli z wapna mieć więcej, bo między innymi z chrobem głowów nie wykorzystał jedenastki. No także ten obrońca strzela głównie tylko z kartek, no ale te 8 goli pozwala mu być najlepszym strzelcem drużyny, wyprzedzać napastników, tudzież właśnie ofensywnych pomocników. To myślę, że też jest pewien problem, że troszeczkę jakby strzelanie goli zostało powierzone zawodnikowi, który ma głównie strzec skuteczności w destrukcji. Zdecydowanie. Obecnie trenerem jest pan Marcin Brosz, który zastąpił Mariusza Lewandowskiego już w trakcie rundy wiosennej i nie wiem, widać już, bo wyniki troszkę się poprawiły, ale widać już, że tak powiem, rękę nowego trenera? Ja myślę, że tak. Wiesz co, dobrze to było widać, szczególnie w drugiej części spotkania w trakcie meczu z Polonią Warszawa, kiedy Termalika grała w niedowadze
i naprawdę, biorąc pod uwagę organizację gry, czy w ofensywie, czy w defensywie, była lepszą drużyną od Polonii. I przyznał to nawet szkoleniowiec Czarnych Koszul, pan Rafał Smalec, który stwierdził, że tak naprawdę jest rozczarowany postawą swoich zawodników w drugiej połowie. Jego piłkarze, sam powiem, że przestali grać i ten jeden punkt zdobyty przez Czarne Koszule, biorąc pod uwagę, że mimo wszystko grali w przewadze, nawet trzeba traktować jako punkt, który trzeba uszanować po tym spotkaniu. Ciężko wywalczony. Ciężko wywalczony, mimo że Polonia, przypomnijmy, grała jednego więcej. I prowadziła. I prowadziła, dosłownie, nie? A Termanika bardzo fajnie zaczęła grać piłkę. Nie mówię, że grała jakby źle w tym spotkaniu od pierwszego gwizdka, ale zdecydowanie jak dla mnie lepiej wyglądała grając w niedowadze, niż kiedy oba zespoły mierzyły się 11 na 11. No i swoją determinacją, chęcią, animuszem Maciej Gambrosiewicz strzelił ładnego gola z dystansu, doprowadził do wyrównania. Bardzo cenny punkt dla Termaliki też, to brzmi bardzo cenny punkt, prawda, w kontekście utrzymania, nie, tak, prawda, w walce o ogólne rejony tabeli. No podsumowując, naprawdę Termalika ma wspaniałe myśli jak na pierwszy taki garnitur, ale z tym garniturem nie wpuścili ją na salony, no tak bym to podsumował. Niestety, nie mieli wyjściówki. No nie mieli wyjściówki, przynajmniej w tym sezonie, no po prostu w tym. Nie wejdą tam. Właśnie, bo a propos sytuacji obecnej Termaliki, nie można powiedzieć, że Termalika gra z nożem na gardle, bo mimo wszystko ta przewaga jest w miarę bezpieczna, bo bodajże 5 punktów. 5 punktów, tak dokładnie. Na 3 kolejki przed końcem. Pięć w zasadzie teraz po meczu w Rzeszowie, a bezpośredni mecz jeszcze mają lepszy z Polonią. Czyli de facto 6 punktów, tak? Czyli no, nie można mówić o jakimś noże na gardle, ale muszą jeszcze jednak patrzeć no za tak, siebie. No tak, Miłosz, no wracam do początku twojego pytania o element zaskoczenia. No konia z rzędem temu, kto by stwierdził, kto by po prostu wytypował, że Termalika na 3 kolejki przed końcem sezonu nie będzie pewna utrzymania. No nie, no to w ogóle wszyscy nie byłoby takiej dyskusji. Wszyscy by odwrócili to pytanie, że na 3 kolejki przed końcem sezonu nie będzie pewna, powiedzmy, gry w barażach. I to byłaby dalej sensacja. To byłaby sensacja. Nie, sensacją by nie było, gdyby na 3 kolejki przed końcem nie byłaby w pierwszej dwójce premiowanej awanse, tak, prawda? Ale biorąc pod uwagę, że na 3 kolejki przed końcem popularne słonie nie są pewne gry w przyszłym sezonie Fortuna pierwszej lidze, to jest coś niebywałego, choć no, umówmy się, Termalika utrzyma się, no, raczej myślę, że nie będzie żadnych problemów. No, mówię, jeszcze ten bezpośredni mecz, prawda? Czyli to tak, też jest ten dodatkowy taki punkcik, można powiedzieć, no to powoduje, że no, mają tak naprawdę tak, spokój. I tak, ale jak no mówiłeś o ręce trenera, naprawdę Termalika gra coraz lepiej. Myślę, że Marcin Brosz pomalutku już te klocki poukładał, bo w meczu wcale przecież nie słabą Łęczną, z Górnikiem, który wciąż walczy o grę ekstraklasę. Termalika zagrała niezłe zawody, bardzo ładne górne mierzone podanie Artem Putiwcew, którego nie będzie akurat w Rzeszowie, posłał do Adasia Radwańskiego i ofensywny pomocnik Termaliki bardzo pięknie to wszystko skończył. No a z Termaliką może zabrakło minut, bo tak naprawdę jeszcze nie pamiętam, kto tam miał taką sytuację wręcz stuprocentową z Termaliki i też to zwycięstwo mogło się skończyć. Z Polonią, tak, 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 że też Termalika mogła wywieźć no, cenne 3 oczka. Znaczy zdobyć, bo mecz był w nieciekłym. Wywieźć, przepraszam, tak, zdobyć, rzeczywiście, mecz był przed własną publicznością rozgrywali, także no także nie tylko, że ładnie grali, naprawdę tworzyli sobie sytuację i suma summarum stworzyli ich więcej od Polonii, która grała, jeszcze raz przypomnę, z przewagą jednego zawodnika w drugiej połowie. Właśnie te czerwone kartki to też trochę prześladują, prawda, Niecieczan? No, to na sporo, myśli mecz z Resowią, ale no, to trzeba powiedzieć, oddać też zasługę Termaliki, że grając 14 minuty w dziewiątkę z Resowią, tak prowadziła do przerwy. Tak, potrafiła zejść do przerwy, to jest niebywałego. I powiem ci, że widziałem bramki z tego meczu, jakby Loska karnego obronił, a był tego blisko, a jeśli się nie mylę, to karny był na 1-1 wtedy, zaraz na początku drugiej połowy. Jakby obronił tego karnego, to mogłoby się tam jeszcze wtedy inaczej mogłoby to wszystko potoczyć. Się, tak, a jeszcze pamiętam, że do przerwy także mieli stuprocentową sytuację, że nie pamiętam, kto tam zawalił. Jakiś błąd obrony był Resowi. Ten i Gliwa, ktoś Gliwa tak, właśnie, z bliska, tak, taki tak, strzał bardzo też tak, ładnie byłoby obronił. Byłoby 2-0, to biorąc pod uwagę, że
Byłyby ciężary. A przede wszystkim wiesz, Rosowia by w głowie to miała, że gra z progu dwóch zawodników, a przegrywa 0-2. No, i co my nie zrobimy, to zaraz gola tracimy, tak? No, I to już. Ale to nie o tym meczu. Nie o tym meczu, ale mi chodzi o to, że Termanika potrafi grać piłkę. Gdyby w tym meczu grała 11-11, to zawodowo praktycznie jestem przekonany, żeby wygrała to spotkanie, a być może z Polonią brakuje jej kilku minut, żeby już, nie wiem, być pewnym, prawda, spokojnego utrzymania przed spotkaniem w Rzeszowie. Ale tak nie jest, sytuacja jest zupełnie inna, więc należy się spodziewać mocno zdeterminowanego rywala w sobotę. To na pewno i nie cieszyć się, jeśli się przytrafi czerwona kartka rywalowi z niecieczy. Na pewno nie, tak. Nie cieszyć się już od razu, tak? Ale wtedy się jeszcze bardziej skoncentrować tak naprawdę. Zdecydowanie. Sporo rzeczy nie gra, można się tak przynajmniej domyślać, tak? Jeśli chodzi o drużynę z Niecieczy, ale dalej mocnych punktów tam nie brakuje. Nie brakuje. I właśnie z której strony twoim zdaniem największe zagrożenie istnieje dla Stoli Rzeszów? Mówisz konkretnie o sektor boiska, czy bardziej... Dowolność wypowiedzi. Na pewno największe zagrożenie po grze w ataku pozycyjnym rządził i dzielił będzie, myślę, ustawiony na dziesiątce w tym meczu, choć może niekoniecznie, bo Taras Zawiski, który bardziej gra na prawym skrzydle, też nie będzie obecny w tym spotkaniu ze względu właśnie na pauzę za tą czerwoną kartkę, którą wspomnieliśmy w meczu Termaniki z Polonią Warszawa, więc może grać w tamtą stronę, ale... Znaczy, bo nie wymieniłeś nazwiska, chodzi ci o Adasia Radwańskiego, tak? Tak. Przepraszam, chodzi mi o Adasia Radwańskiego. Jeśli będzie grał na pozycji numer 10, no to będzie czekał na piłki od defensywnych pomocników, między innymi od Maćka Ambrosiewicza, aby już pod bramką Stali Rzeszów te piłki rozdzielać, bądź samemu uderzać. Na pewno Termanika będzie chciała grać swoją piłkę. Nie oszukujmy się, to nie jest zespół, który dostosowuje się do rywala. Mówiłem na konferencji prasowej o statystykach. Termanika to zespół, który i w strzałach, i w posiadaniu piłki mieści się w pierwszej trójce. Fortuna pierwszej lidze to także zadziwia, jeśli chodzi o ich pozycję w tabeli. Ogólną i tą na wiosnę. Przypomnijmy, że Termanika jest na wiosnę trzecią najgorszą drużyną. Wiesz co, jeśli chodzi o właśnie posiadanie piłki, jest to 53,13%, a liczba strzałów to dokładnie 444. Te wszystkie liczby składają się na pierwszą trójkę i na pewno raczej Termanika nie odejdzie od swojej filozofii i będzie chciała grać według mnie na połowie Stali Rzeszów. Trener Marek Zub nie do końca był o tym przekonany, wskazując na to, że Termanika trzeba punktów. Okej, ale myślę, że zgodzę się już z tobą, Termanika wcale nie gra z takim nożem na gardle, więc nie będzie chciała decydować się na bardziej bezpośrednią grę, tylko sądzę, że w tym czym jest mocna, a naprawdę ci piłkarze, których już wspomnieliśmy, mają wszelkie predyspozycje, żeby grać dobrze w ataku pozycyjnym, żeby tworzyć sobie sytuację. To sytuacje groźne, kreować grę, być dobrym w wysokiej obronie czy w średnim doskoku pressingowym. No i to jest największe zagrożenie. Przede wszystkim gra w ataku pozycyjnym, odbiór piłki, no tylko forma decyzyjności się nie zgadza, ostatniego podania oraz strzału. Łukaszu, posłuchajmy sobie, co przed tym spotkaniem mówił na rzeczonej konferencji prasowej trener Marek Zub. Ja nie chciałbym iść daleko w analizę, głęboko tego, co się dzieje w zespole naszego najbliższego przeciwnika, ale tak bardzo pobieżnie, z mojego punktu widzenia i z tego, co widać, jak funkcjonują na boisku w ostatnim okresie, to uważam, że mają problem z... Być może to podłożem jest wynik, brak wyniku, ale na pewno taki trochę... Nie wiem, może brak odpowiedniego kolektywu, takiej spójności tej grupy, bo jest wiele nazwisk, wiele na pewno oczekiwań związanych z nazwiskami na podstawie tego, że zostali ściągnięci jako potencjalne wzmocnienie i duża siła zespołu. Okazuje się, że indywidualnie może tak, ale często w grupie to nie tak funkcjonuje. No być może to bym się podjął jakby jakieś taki, tego typu analizy, bo ja to tak w tej chwili jakby odbieram. Natomiast nazwiskami bym się nie sugerował, natomiast jeżeli już o nazwiskach mowa, to ja się bardziej koncentruję na tym, żeby takie nazwisko jak Synoś wypłynęło w najbliższym czasie tutaj w Rzeszowie i w naszym klubie. Także wolę rozmawiać o nazwiskach związanych z moim zespołem. I przejdźmy właśnie może kończąc pomału do naszej drużyny, jak to mamy w zwyczaju.
Zapytam w ten sposób. To będzie trochę test charakterów? Bardzo dobre pytanie. Na pewno jeśli chodzi o Stal Rzeszów, słuchaj, no nie wyobrażam sobie, aby jakikolwiek piłkarz z szatni Marka Zuba nie wyszedł na to spotkanie podwójnie zmotywowany. Ja sądzę, że każdy będzie nie tylko, że chciał zagrać dobrze w piłkę, ale będzie, jak to się mówi po piłkarsku, gryzł trawę. I sądzę naprawdę, że charakter może mieć duże znaczenie, bo no, Termalikan naprawdę nie jest jakimś wygodnym rywalem. Jest to rywal, który ciągle potrzebuje punktów, który chce przyjechać i zaksięgować drugi komplet punktów na wiosnę. I aby ograć taką drużynę, to trzeba stanąć nie tyle na wysokości zadania, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, ale no, po tak sromotnej porażce trzeba po prostu wziąć się w garść i charakterem popracować także na 3 punkty. Tak, test charakterów. Bardzo dobre stwierdzenie. Jestem przekonany, że każdy z zawodników, tak jak już zresztą mówiłem, że Patryk Warczak mówił, że od razu chciał grać następny mecz. No myślę, że nie to tylko chyba on. Tylko wszyscy zawodnicy mieli możliwość, to żeby w niedzielę zagrali. Nie zważając od razu, na tak. Od razu wyjść, fizycznie zagrać i myślę, że już wtedy by pokazali ogień. Taki ogień w oczach. Miłosz, że też nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek z tych zawodników tego ognia nie pokazał. No umówmy się, Miłosz to był blamasz w Katowicach. Ten blamasz trzeba zmyć, a da się go tylko zmazać tą sromotną, jeszcze raz powtórzę, porażkę, tą wpadkę, tylko poprzez dobrą grę. Kibice nawet wybaczą, jeśli się nie przytrafi zwycięstwo. Oczywiście. Ale jeśli zobaczą ogień w piłkarzach, walkę o każdą piłkę, to na pewno myślę, że winy będą odkupione. Zdecydowanie tak. Gdybyś był trenerem Markiem Zubem, to posłałbyś w bój dokładnie taką samą jedenastkę. Oczywiście już wiemy, że Kamila Kościelnego nie będzie. Milana nie będzie, bo trener to też zdradził na konferencji prasowej. No i że raczej nie będzie Kuby Racinewskiego, nie ze względu na to, że to on wpuścił 8 bramek, ale Kuba jest po prostu maturzystą. Pisał 3 dni z rzędu egzaminy kolejne. Stąd także nie trenował przez te 3 dni. Dokładnie tak. Także, ale generalnie rzecz biorąc, ty byś posłał w bój tę samą jedenastkę, żeby odkupiła winy, czy... Bo wiem, że tu można rozpatrywać pewnie każdego piłkarza indywidualnie. Jeden od razu potrzebuje dostać zaufanie, że wchodzi i jeszcze tak, ja w ciebie wierzę, a inny na przykład może potrzebować, żeby jednak mu odpuścić. Jak ty byś do tego podszedł? Też właśnie między innymi zapytałem o kredyt zaufania trenera Marka na konferencji prasowej, czy ci zawodnicy, którzy właśnie wystąpili w tym feralnym spotkaniu, nadal mają u niego tak duży kredyt zaufania. Powiem ci tak, bardzo dobre pytanie, nie licząc Kamila, nie licząc Milana i nie licząc Kuby, osobiście postawiłbym na tę jedenastkę, bo wracając do początku naszego studia, ten sam wyjściowy garnitur Stali Rzeszów okazał się zdecydowanie lepszy od Lechii i wbił jej 4 gole, co praktycznie w lidze gdańszczanom się nie zdarzało stracić aż tyle bramek, nie licząc jednego spotkania z Zagłębiem Sosnowiec, prawda? Ale tam, jak rozmawialiśmy, 2 bramki jeszcze Lechia straciła, grając w niedowadze. Tak. W równowadze nie straciła czterech bramek, a w dużej mierze przyczyniła się do tego ta jedenastka, która między innymi, powiedzmy, no nie chcę powiedzieć, że przyglądała się piłkarzom GKS-u, ale uczestniczyła w dużej lekcji futbolu, która miała miejsce w stolicy województwa śląskiego. Więc skoro ta jedenastka mogła z najlepszą drużyną w lidze, to dlaczego nie może tego zrobić no, z gorszą na papierze zdecydowanie Termaliką, prawda? Okej. Duża wpadka przy pracy, jeszcze raz powiedzmy to duża, nie bójmy się tego słowa, duża wpadka przy pracy, ale dajmy szansę tym chłopakom się zrehabilitować, więc jeśli mnie pytasz, tak, postawiłbym za wyjątkiem tych 3 nazwisk na tych samych ludzi, a gdyby nie szło, to po prostu w przerwie zrobiłbym roszady. Tak jak mówiłem, jesienią wygraliśmy w Niecieczy, była to pierwsza historyczna wygrana z tym rywalem, a to oznacza, że na własnym boisku jeszcze z tym rywalem nie wygraliśmy. No i zapytam bardzo prosto, będzie ten pierwszy raz? Pytanie proste, odpowiedzieć już pewnie trudniej. Odpowiedzieć trudniej. Wiesz co, zadałeś mi w zasadzie bardzo dobre, bardzo podobne, analogiczne wręcz pytanie przed konfrontacją Stali z Gieksą i odpowiedziałem bez namysłu tak, tylko że nie pamiętam, czy to chodziło o zwycięstwo, czy o sposób gry. Bardziej o sposób gry. Sposób gry, no niestety pomyliłem się również mocno, a w zasadzie odpowiedziałem bez namysłu, więc teraz nie chcę już bawić się w pewnego rodzaju proroka wróża, natomiast
Powiem tak, bardziej bym postawił jednak w tym spotkaniu na remis, abym się pomylił, aby to Stal Rzeszów wygrała, ale sądzę, że ten test charakterów będzie po prostu trochę dla jednych, trochę dla drugich i summa summarum wyjdzie mecz remisowy po dobrej grze. I oby ta dobra gra nam towarzyszyła i 3 punkty zostaje przy Hetmańskiej. Tego sobie życzymy na pewno. Tego też również życzę piłkarzom Stali Rzeszów jak najbardziej. Dziękuję Łukaszu za wizytę w studio. Dzięki. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Jeśli ktoś się nie wybiera na sobotnie spotkanie z Brukbet Termaliką Nieciecza, to tradycyjnie zachęcam do wykupienia transmisji na Polsat Box Go. Dzięki temu wspieracie nasz klub. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia. Cześć.